Dobra, witajcie z tej strony Meldziowski! I dzisiaj zagramy sobie w Dosu Remain. Jednak najprawdopodobniej jak nagrywam ten odcinek, ja pie... Umarłem. Wow. Zobaczmy tylko, czy mój ziomek żyje. A, mój ziomek nie żyje. A, no tak, dobra. Zapomniałem, on jest AFK, away from the keyboard. Z dala od klawiatury. Okej. Najprawdopodobniej jak to nagrywam, to jeszcze nie wysłałem filmu, który który nagrałem jakoś ostatni raz jakoś godzinę temu, nie wiem, ale cóż, jak można zobaczyć, to jest już siódma fala i to są już poziomy, które są bardzo trudne. To jest mniej więcej hardcore już. No i cóż, normalnie teraz spektakl, jeszcze dwie minuty. Ale cóż, najprawdopodobniej to ja już mówię teraz jako a propos tego ostatniego filmu, najprawdopodobniej nazwę go tak jak jak było na początku, czyli kto wpuścił zombie do laboratorium? A teraz ten dzisiejszy to kto wpuścił zombie do więzienia? Dosłownie. No bo kto wyciął kraty? Halo! Widać było, że to więzienie już było trochę przygotowane, ktoś już tam był. Ale nie, ktoś wyciął kraty, jakiś idiota postanowił wyciąć kraty, żeby zniszczyć całą zabawę. Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy. Pogromca uśmiechów dzieci. A chłopie, ile tam zombie jest? To by byłaby idealna farma. Perfekt. Tymczasem u mnie mam 19 tysięcy dolarów. Mało. Jakoś. Bardzo mało. Zobaczę sobie do sklepu, bo... A dokładnie na skiny. I chyba kupię sobie... ten skin. A może jednak nie. Zauważyłem w ogóle, że skiny... To nie jest tak jak na przykład Phantom Forces, że codziennie na przykład dostajesz... codziennie dostajesz klucz lub skrzynię, chociaż najczęściej bardziej skrzynię niż klucz. Ale... Zobaczcie na te ceny. Eternal. 1 000 000 dolców. Chłopie. Kto by zapłacił za takie coś? Chyba gość, który ma już... dosyć solidną rankę. Albo po prostu gość, który wydał 1 000 dolców. Dosłownie 1 000 dolców. 1 000 dolców. Żeby kupić najpierw kredyty. Najpierw kupić Robuxy. Bo mam ona. Później tokeny. Bo stonks. No i cóż, dopiero potem skin. Dobra. Zastanawiam się jakim... Chyba użyję jednego z moich... Nie ten. Jakiś ze stary... Ja pie... O Boże, znowu beknąłem. Jak mówiłem, ostatnim razem jadłem lasagne i dlatego tak... bekam, chociaż wiem, to nawet nie jest śmieszne. Dobra. Runda się zakończyła. Ja nie mogę. Czas zacząć tą grę. Lecimy z tym koksem. Lecimy z tym koksem. 5, 4, 3, 2, 1. I kolejne 5, 4, 3, 2, 1. I kolejne 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. Utrudnienie jest takie, że ja nie mam nic, bo zginąłem. Wow, chłop zginął.
No ale cóż, najprawdopodobniej w ciągu parę sekund nadrobię to, co straciłem. Chyba, że już zombiaki nadchodzą. Dosłownie nadchodzą już. Mgła nadchodzi. I będzie koszmar. Na pewno jest sporo amunicji. Eskorta jest. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś kaleka, który kuleje dosłownie. Bo jeśli to będzie jakaś kaleka, to nie będzie zbytnio dobra rozgrywka. Energetyk oczywiście, bo... Monster Block! Za jedyne 9,99. Chociaż nie wiem, ile teraz Monster kosztuje. Nie piję w ogóle Monstera. Dobra, gdzie jest eskorta? Bo chętnie bym eskortował. Powiedziałem... Chłopie! Co taki nerwowy, Jezus Maria. I oczywiście kaleka! Kurde! Chłopie! Już 10 tysięcy zombiaków. Dobra, tam jest kamizelka. Gość z kamizelką to bezpieczny gość. Chłopie. Chłopie, grubas oczywiście musiał się pojawić, żeby zrzucać mi łajnem w mortę. Bo przecież to jest dosłownie... To jest, po prostu chłop mi robi pranka, bo to komedia, żeby ktoś rzucał ci łajnem w głowę. Czyś nie? Dobra. Dosłownie jak w takich filmach dramatycznych, że... O nie, chłop skoczył! Pewnie umarł. O nie! Our table is broken! A ja zaraz umrę! I to na serio! Grenety! Nawet nikt nie umarł. Lol. Dobra. Wiem, że chociaż to były 8 minut. 8 minut to były tylko. Ale mam nadzieję, że film wam się spodobał i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć. I to powtarzam, no tak samo jak wcześniej, ja na serio. Do zobaczenia, cześć.